W świetle tego, co obserwuję, generalnie nie naocznie, ale w zasadzie tylko z prasy, wydaje mi się, że rząd, który w tej chwili panuje w Polsce, na pewno nie dodałby władzy po prostu tak demokratycznie. Gdyby jakaś inna formacja polityczna wybrała demokratyczne wybory, czy uważa pan, że gotowi byliby się posunąć do, powiedzmy, jakiegoś następnego stanu wojennego albo coś takiego? I ostatnie pytanie już naprawdę. Jak pan widzi szansę uzyskania tych sławnych 65 miliardów dolarów od Polski przez organizacje żydowskie? Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytania. No, co do przyjaźni Radosława Sikorskiego z panem Westerwelle, no, oczywiście traktuję sprawę jako żart, wątpię. Znaczy, mówiąc poważnie, to jest przyjaźń polityczna. Ona polega na tym, że nasz minister z ministrem niemieckim pojawiają się w mediach zachodnich i tam przeważnie Radosław Sikorski zgłasza takie projekty, które mają de facto zwiększyć rolę Niemiec w Unii Europejskiej. No jest to jako taki giermek niemiecki po prostu wykorzystywany, który tam właśnie powiada, że Niemcy ratujcie euro, Niemcy ratujcie Unię Europejską. To jest taka ogólna koncepcja, myśl, czy może właśnie bezmyśl III Rzeczpospolitej, elit III Rzeczpospolitej, które generalnie żyją w przekonaniu, że politykę międzynarodową buduje się na zaprzyjaźnianiu się z ludźmi ważnymi. To, prawda, była koncepcja Bronisława Geremka, który budował swoją osobistą popularność i był bardzo popularny, prawda, i Madeleine Albright go lubiła i inni go lubili i tak samo się zachowuje Donald Tusk, który też chce, żeby być poklepywanym po plecach, tak samo się zachowuje Radosław Sikorski. Z tego nic nie wynika oczywiście, bo polityka nie polega na odwdzięczaniu się. Też być może to jest to, że Platforma Obywatelska też wyrasta z takiej swego rodzaju kultury korporacyjnej cwaniaczków z małych miasteczek, prawda, tego układu, układzików właśnie wzajemnej wymiany przysług. Ty mi to załatwisz, to ja ci to załatwię. Tutaj mam, prawda, kuzynkę, która szuka pracy, daje jej robotę w ministerstwie, to ja ci załatwię tam jakąś tego, to ja mam takie koncesje, prawda, i oni, zdaje się, sobie wyobrażają, że zachodnia, że na zachodzie też można zrobić taką politykę na tej zasadzie, prawda, coś załatwić jakiemuś ministrowi zachodniemu, to on nam coś załatwi, prawda, naszemu ministrowi. No oczywiście to do niczego kompletnie nie prowadzi i prowadzić nie będzie. Kwestia, bo to pan 65 minut, kwestia, czy jak daleko ta władza się może posunąć. No, na szczęście jakby ona ma dużo mniejsze w ręku atuty niż miał na przykład Jaruzelski. To znaczy nie bardzo sobie wyobrażam stan wojenny robiony siłami policji, której dopiero co, prawda, zabierano grzałki i papier toaletowy w ramach oszczędności. Czy tutaj widać, że te grupy, które Platformę Obywatelską popierają, zaczynają się chwiać w tym poparciu, bo po prostu to jest sytuacja w jakiś sposób podobna do roku 89, gdzie, znaczy, myślę, że idziemy do takiej sytuacji, gdzie w roku 89, prawda, w okręgach zamkniętych wycięto listę krajową, czyli przeciwko PZPR-owi głosowały nawet służby mundurowe, nawet ludzie pracujący na kontraktach gdzieś tam w Libii czy w Iraku, czyli ci absolutnie, którzy mieli stosunkowo najlepiej. Mam wrażenie, że jest tak dość mocno w tej chwili rozczarowanie już się pojawiło i będzie szło coraz głębiej. Więc tutaj no, naturalny lęk paraliżuje chyba władzę przed robieniem grubych świństw, natomiast drobnymi świństwami posługuje się bardzo chętnie i przede wszystkim się posługuje takim mechanizmem zastraszania. To ja wiem, że my lubimy o sobie myśleć jako o narodzie odważnym i to jest prawda dotycząca gdzieś tak, powiedzmy, roku 45 i jeszcze może 50 do pewnego momentu. Natomiast niestety obecny naród polski wykazuje dużą, czy właśnie to jest spór, czy możemy mówić naród, czy to jest, raczej mówiąc po angielsku, żywioł polski,
Tak, nie przypadkiem ukułem takie określenie polactwo w swojej publicystyce. W każdym razie obecnie większość mieszkańców Polski owego polactwa, że się tym swoim słowem posłużę, jest dużo mniej odważna niż Czesi na przykład, z którymi się tak lubimy śmiać. I tak to widać, jak się jest gdzieś w Polsce, no, że znalezienie na sali na przykład na spotkanie z takim faszystą jak ja, nie mówiąc o gorszych ode mnie faszystach, graniczy z niemożliwością, bo po prostu wszyscy deklarują prywatnie to tak, ale Boże kochany, ja pracuję gdzieś tam, albo mąż pracuje, albo syna ze studiów wyrzucą, albo coś lepiej nie. No raz miałem w jednym niedużym miasteczku spotkanie w bibliotece publiczne, byłem tak zdziwiony, że aż jak spytałem, jak to jest cudem, że kto tą kieruje tą biblioteką, że on się nie boi, a my powiedzieli tak, bo szef biblioteki ma miesiąc do emerytury i powiedział, że teraz to już go może Tusk pocałować. W związku z czym to spotkanie się odbyło. No a tak to można liczyć raczej na salki parafialne, prawda, na jakieś takie te. To jest różnie, ale władza o tym wie doskonale i wykorzystuje. Pamiętacie Państwo sławnego paprykarza, prawda? Człowieka, który tam podszedł do Tuska i nic mu w sumie nie zrobił, ale zadał mu pytanie kłopotliwe i to się wyszło. I później, no dwa tygodnie później była przez wszystkie media wypuszczona informacja nieprzypadkowa, że CBA, to obecne CBA pana Wojtunika odzyskane, rozpoczyna śledztwo w sprawie wyłudzeń tam dotyczących jakichś dopłat do papryki właśnie. Czyli że dokładnie to jest taki mechanizm, jak stosuje kapral w wojsku, prawda? Że mówi do plutonu, mówi przez tego Pipsztyckiego, prawda, macie wszyscy wstrzymane przepustki przez tydzień i ja o niczym nie wiem, ale wiecie, no taki się trafił między wami, taka zakała, no i dopóki z nim nie zrobicie porządku, to wiecie. No i wychodzi i oczekuje, że jak przyjdzie, to Pipsztycki będzie leżał, prawda, i kwiczał, pokryty siniakami i sprawa zostanie załatwiona. No takie się stosuje, to było wyraźne, prawda, że słuchajcie, plantatorzy papryki, trafił się między wami jakaś taka parszywa owca i teraz wszyscy za to poniesiecie ten, no bo się dobierzemy, bo wiadomo, że jak tak zwany kontrol przychodzi, to u każdego coś znajdzie, prawda? To jest, to też się od czasów PRL-u nie zmieniło, że nie ma takiej kontroli, której by nie można wygrać. Kwestia tych 65 miliardów jest kwestią, no, gdzie jest bardzo poważne zagrożenie, bo to są rzeczywiście no, banda cwaniaków, grinderów takich, którzy zdołali huknąć na duże pieniądze Szwajcarii, którzy zdołali huknąć na duże pieniądze IBM, czy takie, więc cóż to za problem dla nich rąbnąć na taką kasę Polskę, w której panuje kompletny bałagan i bezchołowie, gdzie ministrów można kupić za czapkę śliwek, gdzie były premier pracuje na jakiejś posadzie klamkowego w banku, chociaż w życiu nie miał z bankami doświadczenia, no ale w jakiś sposób no, uznano, że nie wiem, za coś mu ten bank się chce odwdzięczyć, czy jakoś tam go chce docenić i takie rzeczy się zdarzają, więc tutaj na, tak powiem, niezłomność, moralność naszych władz za bardzo liczyć nie możemy. Na szczęście ta sprawa jest nagłaśniana, jest pilnie przez publiczną opinię w Polsce śledzona i wydaje mi się, że ludzie, którzy rządzą, akurat wiedzą, że z tym żywiołem, który u nas żyje, mogą różne rzeczy robić. On im bardzo wiele wybacza, on im wybacza złodziejstwa rozmaite, ale takiego numeru by akurat nie wybaczono, żeby takie pieniądze gdzieś tam zostały gangsterom międzynarodowym rozdane. To oczywiście nie znaczy, że się nie odważą gdzieś tam tych żądań spełnić, ale, no, ale to jest właśnie rola, że użyję tego hasła z takiej akcji, która jest prowadzona Pilnuj Polski. No, to jest właśnie taka jedna z tych rzeczy, których bardzo pilnie trzeba pilnować, ale mi wiadomo, no, na szczęście jest to pilnowane.